Witam imperialistów, tutaj Lukas. Sami macie okazję ogrywać dzisiaj od 10 Emperora. Dajcie znać, jak wam się podoba, koniecznie w komentarzu, a was zapraszam do oglądania odcinka trzeciego z naszej serii czeskiej. Mam nadzieję, że również wam się podoba. Okej, możemy zrobić kolejną misję, 50 punktów militarnych i musimy zdobyć teraz dla nas stołb. I teraz tak, ja mam Litwę i Polskę na uniach. Wyjebiście. To zrobiło z nas potęgę numer 3 na świecie. Ciekawe, że Osman jest nadal silniejszy od nas. Jesteśmy przecież więksi, chyba. Prawdziwa Unia Słowian. Wyjebiste to jest. Aż szkoda, że Polska nie ma teraz takich misji mocnych. Tymczasem my lecimy na Szczecin. Mam tutaj do podbicia jedną prowincję, żeby móc dalej te misje burgundzkie z tego drzewka tutaj, branderburskie, wykonywać. Kolejne 10% do kosztów advisorów. Okej. Okay. Łopanie, kto panu tak inflacji tu nabił? Co tu się stanęło się? Przeszmy husycyzm, bo czemużby nie? Całe zrobimy husyckie po prostu imperium. I teraz możemy mieć subjugation casus belli na Saksonię, no która za dużo nie jest. Bo to co zdobyła, no to odbiliśmy na Branderburgii. Ale nas dalej tutaj prowadzić jakiś The Fate of Saxony event. Zobaczymy co to nam da. Sojusz z Francją. Serio, teraz po tych wszystkich wojnach to dostałem. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie enewa.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Przecież ja teraz mogę patrzeć na misje również innych krajów. Hej, Węgry też mają totalnie nowe drzewko. Ja totalnie o tym wszystkim zapomniałem, co tutaj jest. Że można to tak też również sobie poprzeglądać. Polskie jest takie samo? Chyba tak. I Brander... Wow! Powiem wam, 1503, a te reformy zostały już 4 przeprowadzone. Zobaczcie ten przyrost Imperial Authority. Jaki on jest wysoki. Ja muszę Austrią zagrać w najbliższym czasie. Era reformacji i tutaj, o mój Boże, i na starcie to wszystko już mamy, zaraz to będziemy mieli, wyjebiście. I okej, teraz musimy zatrzymać stołb, co nam da wojnę z Lubeką, Lunenburgiem i Szkocją. Raczej nie będzie to nic trudnego, więc pokażę wam już tylko wynik. Czy wy widzicie tą cenę za trójkowego doradcę? Okej, mamy tą samą dynastię co Walojsy. Tylko pytanie, czy to nadal jest usta? Tak. To co? Claim tron za jakiś czas na Walezych, nie? Ej, a tą wysepkę kiedy dodali? Urugen. No, myślę, że to nam się teraz przyda, to legitimacy nasze, żeby było zwiększone. I w sumie ta misja to nie wiem, kiedy nam się by przydała. 20% do fortów? Bech. To chyba teraz czas na Saksonię. Zobaczymy, co się tutaj nam wydarzy. Mamy teraz misję na wasalizację Saksonii, co też robimy w tym momencie. Nie powinno być z tym najmniejszego problemu. W sumie, tak na tak dużo unii personalnych i innych rzeczy, to my mamy malutką tą armię, nawet 100 tysięcy nie mamy. Hej, a może paradoks liczby pozmniejszał tych armii? To miałoby sens, może wtedy by gra lepiej chodziła. Tak wygląda topka obecnie. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie na ten temat, czy ona jest jakaś mniejsza, czy większa. Ło kurde panie, to jakieś jaja, co te Węgry chcą mieć wojnę domową, no jak? No to takie coś już jest lepsze, więc poczekajmy teraz do grudnia. To trochę smutne jak wszyscy co graniczą z tobą mają już kolonializm, ale ty jeden nie. Kolejną ideą, którą wezmę, to będą chyba dyplomatyczne, żeby tutaj poprawić te nasze diplomatic reputation, improve relations znaczy się. Może nam się to bardzo tutaj przydać w grę. Plus dodatkowo jestem ciekaw, czy tutaj ten bonus na stabilność współdziała z tą karą, którą mamy tutaj za pacyfizm podczas wypowiadania wojen. Widać, że jestem lubiany, nie? Posiadam już 41% znowu ziemi swojej, więc mogę znowu nadać tutaj Multi Diplomatic Power, Land of Commerce dla nas, żeby nie dostać tej kary jeszcze. Nie mogę spaść poniżej 30%, tak zauważyłem to. Szkoda, że to chyba nie jest nigdzie opisane. War Wagons. Haha, w
fajny bonus, albo do... Stakujemy może ten Showdown Received zmniejszony. To już nam daje na ten moment 20%? To jest sporo. W sumie to szkoda, że nie do końca gry taki bonus by jeszcze wpadł. Nie zauważyłem tego, ale jest jakiś nowy system manufaktur, zobaczcie. Tutaj stawiamy jakieś ramparty, coś innego, Silo Ring Res. Ej, czekaj, Manpower Ring Res 1500, ale no dopiero na 15 poziomie technologii. Ej, bardzo fajne to jest. Ciekawe. What the fuck? Co się tu wydarzyło? Kolejna jakaś reforma. Imperial Utility from Free Cities. Okej. Okay. A, i teraz już chyba powinien móc cesarz przeprowadzać albo decentralizację, albo centralizację chre. Nie zauważyłem, że w trakcie tutaj ery reformacji możemy przeprowadzić tą misję. Diplomatic Reputation plus 1, Missionary Strength versus Heretics plus 1. Zapomniałem o tym. I czas może też na ten event Electorate of Saxony. Co to daje? Okej, po co mam robić z Saxony Unię Personalną? A, wezmę, zrobię sobie z niej Unię Personalnej. I tak, szczerze mówiąc, się bawimy, więc czemuż by nie? Normalnie chyba by to nie było opłacalne, tak mi się wydaje. Bo ma tylko 4 prowincje i na co sobie robić Unię Personalną na ile? 50 lat? Zanim będziemy mogli to zintegrować? Możemy też już przeprowadzić w sumie tą misję, Austria Proper. I teraz co potrzebujemy? Zdobyć tylko i wyłącznie Wiedeń dla nas. Diplomatic Annexation Cost minus 15% do końca gry. Możemy też już ustanowić politykę Infantry Combat Ability. A, jeszcze chciałem tych tańszych adwajzorów z dyplomatycznymi. No to przecież świetne rozwiązanie dla nas. I teraz na Czechach mamy już 50% Combat Ability. Że co, kurna? No to czas na wojnę z Austrią. Lecimy tutaj. Jakby wam to powiedzieć, obraz mi się ściął, jak widzicie. Mimo iż na podglądzie cały czas widziałem, że wszystko się porządnie nagrywa, wszystko dobrze leci, no to miałem zawieszony obraz. Sorki, ale ta pierwsza część wojny z Austrią, no tak wygląda, ale dalej na moje szczęście wszystko jest już ok. Dobra, Wiedeń padł. Tutaj to mamy zrobione. Mój swarm słowiański też robi całkiem niezłą robotę. Wypisujemy po kolei wszystkich tutaj sojuszników. I teraz w sumie lecimy do Neapolu. I powiem wam szczerze, że AI się totalnie jakoś inaczej zachowuje obecnie. Gramy na hardzie, przypominam, więc powinien mnie siege'ować, a odpuścić Francję. A wszystkie wojska są w Francji. Albo robią coś takiego. Stoją i czekają na śmierć. Dajcie znać, czy po premierze też są takie same problemy. O mój Boże, mniejsza agresywna ekspansja events, wyjebiście. Wolne Mazowsze! Serio? W stolicy? To jest chyba niemożliwe.
chyba nie. O. No dobra, tyle mnie zadowoli. Tutaj jakby co, nie mogę z tego wypuścić Burgundii, bo to nie jest ta kultura, która była ich główną akceptowalną, czyli Burgundian. Musiałbym mieć którąś z tych prowincji tutaj, a no nie mogę ich brać. Musiałbym taki pasek tu przeciągnąć. Więc sam Wiedeń musi nam na razie wystarczyć. Ale moi drodzy, stworzyliśmy Bohemian Commonwealth. Szkoda, że na przykład nie daje nam to teraz Unii nad Wiedniem jeszcze, znaczy nad Austrią całą. Jakie to by było mocne jeszcze do tego. W zasadzie 100% WC według starego patcha. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!